Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejny odcinek Teorii Spisku, programu na kanale YouTube'owym Sekielski Brothers Studio i programu, w którym razem z moimi gośćmi przyglądam się otaczającej nas rzeczywistości przez pryzmat teorii spiskowych i zastanawiamy się wspólnie, ile prawdy jest w tym, co głoszą teoretycy spiskowi, a mianowicie, że my, ludzkość, jesteśmy okłamywani przez spisek elit rządzących światem. I na przykład różne nauki, takie jak astronomia, fizyka, matematyka, historia, chemia, biologia, są, no jeśli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo zafałszowane i nam, zwykłym szarym ludziom, pokazuje się tylko urywek prawdy. I właśnie dzisiaj na tapet weźmiemy sobie historię, dlatego zaprosiłam Jana Wróbla, historyka, nauczyciela historii, publicystę, dziennikarza, komentatora. Tak, dobry wieczór. Witaj. Zaprosiłam Cię tutaj dlatego, że ostatnio w Uniwersum Teorii Spiskowych bardzo głośno jest o teorii dotyczącej Wielkiej Tartarii. Ja Ci pokrótce tę teorię zreferuję. A ja postaram się nie ziewać. To, uważam, to jest uczciwy układ. Myślę, że na pewno nie będziesz ziewać, bo jest to fascynująca teoria. Ta tak zwana Wielka Tartaria to miało być superpotężne mocarstwo, które miało pokrywać właściwie większość Azji, na pewno całkowicie terytorium dzisiejszej Rosji plus kilka innych państw, trochę Europę, a nawet niektórzy twierdzą, że przez Czukotkę i Alaskę miało się przedostawać do Ameryki Północnej. I miało być zamieszkane przez cywilizację niesamowicie rozwiniętą technologicznie. Rozwiniętą tak, że była w stanie wznosić bardzo skomplikowane budowle, co do których dzisiaj podejrzewalibyśmy, że prawdopodobnie wymagałyby jakiejś technologii, która jest nam dziś dostępna, a kilkaset lat temu nie była nam dostępna. Niektórzy mówią nawet, że zamieszkiwali giganci tą Wielką Tartarię, ale może to na razie odłożymy sobie na bok. Natomiast u podstaw tej teorii leży jakieś takie przekonanie, że kiedyś budowaliśmy takie wspaniałe budynki, które były wielkie, imponujące, a w dodatku bardzo piękne i szczodrze ozdabiane, a teraz dysponując tą technologią, którą dysponujemy teraz, stawiamy zwykłe szklane klocki, które są po prostu brzydkie. Jak to jest możliwe? No na pewno, bo już nie umiemy postawić katedry w Notre Dame, a umieliśmy kiedyś i ta cywilizacja w którymś momencie, mówi się, że to było 200 lat temu, niektórzy mówią, że nawet 100 lat temu, co wydaje się trochę dziwne, bo prawdopodobnie jakieś ślady przekazywane z ust do ust by pozostały, no ale powiedzmy te 200 lat temu ta cywilizacja została wymazana z powierzchni Ziemi. Niektórzy mówią o jakichś działaniach wrogich, inni mówią o wielkim kataklizmie. Tym kataklizmem miałaby być powódź błotna. Ta powódź błotna w zależności od odnogi teorii spiskowej albo pokryła cały świat, albo tylko teren Tartarii. Pokryła też część tych budynków, więc tutaj dołącza kolejna teoria, że to, co teraz widzimy, te imponujące budynki, to i tak są tylko górne kondygnacje, a pozostałe piętra są schowane gdzieś pod ziemią, no i tak dalej, i tak dalej. Ona się bardzo rozrasta, jak zwykle to jest z teoriami spiskowymi, na wiele różnych ścieżek. Natomiast gdzieś u fundamentów tej teorii leży przekonanie, że historia, ta, której się uczymy w szkołach i ta, którą czytamy w książkach historycznych, czy oglądamy w dokumentach, jest sfałszowana. U tej samej, znaczy ten... I to jak? Ona nie jest sfałszowana, ona jest po prostu naprawdę sfałszowana. Tak, no na tym samym fundamencie jest zbudowana też teoria Wielkiej Lechi, którą być może słyszałeś, bo to jest teoria nieco starsza i bliżej naszego serca, no bo z kolei ta teoria, zwolennicy tej teorii twierdzą, że niegdyś my Słowianie panowaliśmy nad większością Europy i Azji, było Wielkie Królestwo tej Wielkiej Lechi i ono w którymś momencie zostało wymazane przez niemiecko-watykański spisek, który do dziś zajmuje się fałszowaniem historii i ukrywaniem prawdy. No to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Zwłaszcza w krajach protestanckich to mu bardzo dobrze wychodzi. Tak, no i teraz po tym wstępie, który mam nadzieję się nie znudził. Nie. Żebym nie pomieszał. Wielkie błoto to jest Tartarii. Tak. Wielka Lechia jeszcze istnieje po prostu. Nie Wielką Lechię, kres Wielkiej Lechii, watykańsko-niemiecki spisek, tak. Błotny. Słuchaj, ja myślę tak, że... Ale właśnie, no bo teraz jest podstawowe pytanie po tym przydługim wstępie, no bo gdzieś właśnie u podłoża leży przekonanie, że
to, co nam się mówi, to jest kłamstwo. No to skąd my mamy wiedzieć, jak było naprawdę? Tak, tak. Ja tylko zacznę od takiej deklaracji, że ja miewam takie szydercze czasem uwagi czy coś, ale potem się ich przynajmniej wstydzę. To znaczy, trzeba być ostrożny z wyśmiewaniem uczuć ważnych dla ludzi, ponieważ bardzo często przekonania zupełnie absurdalne z punktu widzenia choćby takiej zminimalizowanej nauki, bywają elementem bardzo ważnym w budowie tożsamości, psychiki, dobra, które człowiek może nieść światu. No, a potem mu ten dywanik wyszarpujemy spod nóg i jest nieszczęście. I to nawet nie teoretyzuję tak bardzo, bo wytrawni oglądacze, wytrawni znawcy platform streamingowych znają zapewne seriale o mormonach. Mormoni przecież istnieją naprawdę. Mało tego, jest bardzo dużo ludzi, bardzo poukładanych, wywodzących się z kościoła świętych dnia ostatniego. Są to ludzie mający dzieci, wnuki, pracę, wyspecjalizowane zawody i być może nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo i tak się może zdarzyć, że wygra ich kandydat, jest tam, ma silną pozycję. Czyli jakby to powiedzieć zupełnie bez ściemy, żadne oszołomy, nie? Żadni z powyciąganych swetrach pół hipisi, pół jacyś... Siedzący w dziupli przed komputerem. Tak, nerdowie, prawda? Mhm. Bardzo poukładani ludzie, a przecież w ich takim fundamencie religijnych przekonań jest niesłychanie absurdalna teoria, właśnie teoria, objawienie. Po prostu tak jest, że plemię opuściło, żydowskie, izraelskie, opuściło Izrael, zanim doszło do najazdu Babilończyków. I to jest tak zwane zaginione plemię Izraela. No dość dobrze zaginione, ponieważ znalazło się nie wiadomo jak w Ameryce Północnej. Tam się rozrosło i no, mało tego. Może jakoś Tartarzy pomogli. Lub Lechici. Zresztą jedno z tych plemion, które wyrosło z plemiona Izraela, nazywało się coś jakby Lechia, ale ja nie pamiętam bardzo dobrze. Taka wielka Lechia, ale amerykańska. I to oni zanikli potem. Czyli to jest z XIX wieku teoria, no nie z XXI, nie było internetu, nie było obrazków, przecież, która nie da się obronić na gruncie nauki w tym znaczeniu, że można powiedzieć, że Jezus przybył do Ameryki, do tego zagubionego potem całkowicie plemienia, bo to jest bardzo nieweryfikowalne. No ale to, że jakoś nie zostawili po sobie żadnych śladów materialnych, to jest weryfikowalne. Nie szkodzi, prawda? Więc może być tak z Tartarią czy inną wizją, że ona rzeczywiście jest absurdalna, że naprawdę żaden nauczyciel nie może, choćby nie wiem jak się starał uwiarygodnić tych bzdur, ale trzeba uważać z wyśmiewaniem, bo dla kogoś to może być bardzo ważne. Rzuci picie, wróci do rodziny, zacznie hodować psy bezpańskie, żeby nagle jednak one były pańskie i będzie dobrym człowiekiem, bo wierzy w Tartarię czy Lechię. A już starożytni Grecy, kłamali, nie? To w historiach. Możesz znać taką sprawę, bo ona czasami w szkołach się pojawia jako anegdota, a nawet w moim podręczniku w czasach licealnych, to było trochę lat temu, to się pojawiało jako coś więcej niż anegdota, jako zadanie dla ucznia, żeby odpowiedział, jak to było możliwe. Chodzi o mocne przekonanie, że dziewczyny w starożytnej Sparcie nago występowały na zawodach sportowych, a przynajmniej nago ćwiczyły na treningach, no a przynajmniej ewentualnie nago chodziły podczas procesji religijnych, bo takim nakazał wielki prawodawca Likurg. I teraz, to jest słabo udowodnialne, bo po prostu najczęściej tego typu uwagi padały w atmosferze a to komedii jakiejś ateńskiej o tej Sparcie, nie? O tych Hanysach, co są już takimi strasznymi dziwakami, że no nawet po prostu baby u nich na golasa latają, prawda? Lub u Plutarcha, który napisał, że wielki prawodawca Likurg wprowadził, no ale ten Plutarch pisał to kilkaset lat po tym, jak Sparta, o której się uczymy w podręcznikach, istniała. Czyli to nie była świeżynka, nie? To była jego taka super interpretacja. Wiadomo skądinąd, że Plutarch opisał obyczaj, stary spartański obyczaj biczowania się chłopców. Który tam wytrzyma, ten wygrywa, a kto nie wytrzyma, omdlewa. Historycy są mega przekonani, że ten obyczaj pojawił się pod wpływem Plutarcha, a nie przed. I że po prostu była atrakcją turystyczną dla Rzymian, którzy przyjeżdżali do tej
post Sparty i tak jak my robimy, jadą niby do Sparty, chociaż ona koło Sparty już prawie że nie stała, no i my też jeździmy do jakichś starych berberyjskich tam osad, które były berberyjskie w XIX wieku, no i tam oglądali wspaniałe pokazy, że jeden się wali tam biczem, a drugi kijem, no i... Coś jak rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Tylko taka, no wiesz, że obcinają ręce i nogi, nie? No. Tak? Więc to było dosyć fajne. Więc o co mi chodzi, że ta historia o nagich Spartankach jest bardzo nieprawdziwa. Ona po prostu występowała jako szyderstwo bądź nieporozumienie. Chodziło po prostu i aż o to, że młode dziewczyny w Sparcie były dopuszczane do treningów sportowych, co było w Grecji niesłychaną rzadkością, a w Sparcie było akurat nierzadkością, że tak chyba rzeczywiście było. I ich stroje sportowe tych dziewczyn były inne niż chitony szacownych dziewczyn ateńskich, czy koryńskich, czy tebańskich, ponieważ nie da się w szacownym stroju za dużo wymachiwać rękami i nogami, więc jak na greckie standardy, to było szokujące, że pojawiła się dziewczyna i można było zobaczyć jej uda podczas treningu. No, by poprzestać na tym. Zatem jakby powiedzieć, coś było naprawdę, ale przecież widać, że to nie jest tak całkiem naprawdę. Wiesz, do czego zmierzam? Że my, jako historycy w szkole, czy w książkach, czy w streamingu, odwołujemy się do tego typu historii, jak gołe Spartanki, dlatego, że to samo robili nasi poprzednicy, łącznie z Grekami, którzy nie dlatego opowiadali tę historię, że ona była tak prawdziwa, tylko jaka ona jest fajna. Czyli nie mają nawet wielkiego zamysłu, wielkiego fałszowania historii, żeby stworzyć wielką Spartę, tylko słuchaj, historia się opiera na anegdocie. Anegdota o tym, że no, wszyscy są normalni, a tylko te od Spartan to latają na Golasa z włócznią, no jest anegdotą, która nawet w XXI wieku wywołuje jakieś tam poruszenie. No właśnie, i to tutaj wracam do mojego pierwszego pytania. Skąd mamy wiedzieć, jak było naprawdę? No to sam mówisz, że historia jest fałszowana właściwie od zarania dziejów, tak. Już pomijając to, czy jest fałszowana z premedytacją, żeby nas wprowadzić w błąd, czy jest fałszowana po to, żeby była po prostu zabawną anegdotą, no to dlaczego mamy ufać temu, co czytamy w podręcznikach historycznych, a nie na przykład uwierzyć milionom osób, bo naprawdę ta teoria teraz o Wielkiej Tartarii, a wcześniej o Wielkiej Lechii, czy innych zaginionych lądach, zaginionych ludach i tak dalej. Dlaczego wierzyć w jedno, a nie w drugie? Wbrew pozorom to jest bardzo proste. I na przykładach ucząc, my wszyscy, historycy w Polsce, wywodzimy się od Greka i Polaka. Grekiem był Tukidydes, a Polakiem Lelewel. Tukidydes był Ateńczykiem, który obiektywnie starał się przedstawić rację Sparty w sporze z Atenami, a w Atenach był sympatykiem pewnego stronnictwa, nie innego, i obiektywnie przedstawiał rację jednego i drugiego. Nie? To jest nasz wielki wzór. Rzeczywiście, to mówię bez żartów. A drugim był Lelewel. Niestety trochę późniejszy od Tukidydesa, no bo taką mamy troszkę krótszą historię. Otóż Lelewel zaczął od tego, że obalił prawdziwość jakiego Diamentowskiego. Wyznawcy Wielkiej Lechii to na pewno o nim słyszeli, dlatego że to był taki fałszerz rodowodów arystokratycznych. Polska arystokracja, wzorem arystokracji z innych krajów, trzeba powiedzieć, w XVIII wieku nabrała pragnienia, żeby mieć no, długi ogon, a zazwyczaj ten ogon nie był bardzo wydłużony. Na przykład Stanisław August Poniatowski jest już dziedzicem swojej historii, swojej rodziny, która została wymyślona, która sięga do pewnego włoskiego, chyba weneckiego rodu, może teraz coś mieszam, która z kolei miała powiązania z takim rodem walczącym o koronę cesarską we wczesnosiedliwiecznej Rzeszy Niemieckiej. To jest ogon, to rozumiem. Tylko żeby ten ogon lśnił, to wytwórnia powstała tych fałszywych, no, różnego typu dokumentów, które to udowodniały. Jakichś przywilejów, a to coś tam. Między innymi autor tych fałszerstw fałszował też jej własnej rodziny dzieje, czyli fałszował dokumenty. Człowiek, który zrobił pierwszą naszą wielką bibliotekę, Bibliotekę Załuskich, skupował te fałszerstwa, był przekonany, że one są fajne, a ten ich autor jest biegłym mężem. Lelewel to obalił. Jak to obalił? No bardzo prosto. Zaczął porównywać to, co wynika z tych dokumentów, i one są wzajem sprzeczne, z innymi znanymi dokumentami. Nie? I tak pracuje historyk. Ten sam Lelewel, który tak pięknie zaczął, ma przecież strasznie śmieszną historię tak zwanego gminowładztwa. No to jest Netflix, jeśli wolno używać tego słowa w twoim kanale. Oczywiście, wszystko twoim wolno kanale. To powiedzieć. To jest też HBO. Otóż Lelewel nadzwyczajnie w świecie dał się nabrać
Dlatego, że miał pewną projekcję historii, miał pewną wizję świata. Więc ogromnie łatwo było mu się dać nabrać na taki wymyślony przez dwóch Czechów rękopis zielonogórski. No właśnie, żeby były dwa rękopisy, jeden z nich zielonogórski. To były takie rękopisy starej czeskiej literatury, którą w początku XIX wieku ktoś znalazł. Ale znalazł u siebie w szufladzie niestety. Ale Level niedługo później przeczytał, bo to było to tłumaczone na wiele języków w Europie. Wczesność jednowieczny skarb, co? Epickie opisy, poetyckie opisy i to wszystko strasznie dawne i po czesku, co udowadniało, że Czesi no, też mają długi ogon, prawda? Że to jest naprawdę prawdziwy naród. I Level się na to dał nabrać, dlatego że wierzył święcie, że świat, nasz region Europy jest podzielony na, no, tak nie powiedział, jak teraz ja powiem brzydko, na ruskich i nieruskich, nie? Otóż Ruscy to oni przywykli pod wpływem doświadczeń historycznych Tatarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, do caryzmu, do trzymania za twarz, nie? Podczas kiedy u nas, u Słowian zachodnich, lud trzymał władzę w rękach i nazwał ten system gminowładztwem, twierdził, że potem po gminowładztwie nastąpił typowy dla dziejów Europy okres, kiedy skupiano władzę w rękach centralnych, ale następnie polska szlachta, w przeciwieństwie do ruskiej szlachty i wielu innych w Europie, podjęła niejako tę żagiew i zrobiła gminowładztwo, tylko że już ograniczone do stanu szlacheckiego niestety, prawda? Z tego wynika, że w Polsce, Litwie, Białorusi dzisiejszej, Ukrainie dzisiejszej, jest żagiew o wolności. My po prostu i tak potrzebujemy, że w każdym okresie historycznym szukamy gminowładztwa, no a u ruskich, no to wiadomo, nie ma tam żadnego. Level był zaangażowany w polską sprawę narodową, nie polubił tej Rosji, nie polubił cara, caryzm za to, więc pięknie mu ten caryzm odpowiadał i też teoria wolności genetycznej Polaków mu pięknie odpowiadała. I teraz zobacz, ten sam człowiek bardzo zgrabnie fałszerza ośmieszył, a sam przecież akurat w swoim dorobku historycznym ma taką teorię, która jest teorią Wielkiej Lechii, jakby, nie? No ale widzisz, czyli nadal udowadniasz mi, że bardzo trudno powinno mnie jako czytelniczce i w ogóle osobie, która nie jest zaangażowana w badania historyczne, zaufać publikacjom historycznym, skoro nawet Lelewel, którego na początku podajesz jako przykład tego historyka, na którego wszyscy powinni się powoływać i czerpać z niego przykład, daje się nabrać na ściemę. Tak, ale widzisz, skąd my dzisiaj wiemy, że Lelewel się nabrał na ściemę? Otóż dzięki temu samemu mechanizmowi, który przedtem Lelewela doprowadził do poprawnych konkluzji w innej sprawie, czyli następcy Lelewela, wzięli te czeskie rękopisy, zaczęli porównywać z innymi dokumentami, które są w czeskiej, mniejszym stopniu polskiej, niemieckiej tradycji historiograficznej. Mało tego, językoznawcy się za to wzięli, czyli inni naukowcy z podobnej branży i patrzą, coś ten XII-wieczna czeszczyzna jest taka dziwnie XVII-wieczna, prawda? Czyli elementy archaiczne są w tym czasami tak zwanym anachronizmem. To jest archaizowanie języka, ale nie do tego prawdziwego, tylko dlatego, jakby ktoś u nas ciągle Waćpan mówił, prawda? No, no ale Waćpan nie mówiono w XII wieku, prawda? Między innymi Tomasz Masaryk, pierwszy prezydent niepodległej potem Czechosłowacji, był językoznawcą i to rozgryzł fałszerstwo. Czyli tak samo dzisiaj Lelewela cenimy za dorobek, a akurat widzimy, że tu się omylił, bo zrobiliśmy to samo, co on. Czyli grono ludzi zaczęło się wymieniać uwagami na temat tego, co czytają, nie co myślą, nie jak projektują rzeczywistość, nie w co wierzą, nie co jest im potrzebne do budowy tożsamości, tylko po prostu co widzą w źródłach. No i jak dużo ludzi zaczyna widzieć w źródłach sprzeczności, a gdzieś indziej zgodności, to mamy utarty pogląd historyczny. To, o co pytasz, naprawdę, tak mi się wydaje, jest pytaniem o to, czy pozytywistyczne dziedzictwo Europy jest dobre czy złe? Otóż w wielu miejscach na świecie, w tym w Polsce, podważa się i podważało i będzie ten taki nudny pozytywizm, co? Bierze człowiek szkiełko i oko i tam patrzy, że drzownica nie fruwa, no i ciach, nieszczęście, prawda? A byczek Fernando nie wącha jednak kwiatków, nudy, prawda? A chcemy wierzyć, że byczek Fernando niuchał. I podważa się ten dorobek. I to jest zawsze śmiertelne, prawda? To znaczy porządek tożsamości, emocji, wiary, przekonania, co jest dobre, a co złe, to jest bardzo ważny porządek, a porządek tego, żeby wiedzieć, jak jest, jest inny. I od czasów starożytnych Greków do czasu cancel culture i czego tam jeszcze chcesz, mamy zawsze nawracający ten problem, nie? Czy chce się dowiedzieć, jak było, czy chce potwierdzić, jak było? No tak, i to jest problem, który
nie dotyczy tylko teraz XXI wieku i teorii spiskowych, bo on się przewijał przez nasz, tak to nazwijmy kolokwialnie, timeline jako ludzkości, czyli negowania różnych odkryć historycznych czy wiedzy historycznej. No mnie teraz do głowy, jeśli chodzi o taką historię bardzo nowożytną, przychodzi to, co się teraz dzieje, to, czyli cała dyskusja prawicy dotycząca tego, co się wydarzyło w Jedwabnym. Czyli nie wierzymy w to, że Polacy dokonali zbrodni, bo nam to po prostu się, nam to sumienia nasze psuje i uwiera nas to w sumienia, dlatego wolimy uważać, że zrobili to Niemcy. Znaczy, teraz już praktycznie rzecz biorąc, to nikt nie uważa, że Niemcy, tylko ta obronna formuła jest taka, że grupa Polaków pod wpływem niemieckim. No tak, ale... No tak, no wielu z ludzi w czasie II wojny światowej zrobiło bardzo złe rzeczy pod wpływem, pod groźbą tego, że obok są Niemcy, prawda? Mhm. No i to wtedy kamień serca, bo jak nie jesteśmy sami, to... No tak, ale to jest porządek tożsamościowy. I historyk, na przykład Jan Tomasz Gross nie był historykiem, więc powiedział, mógł mieć na to wywalone, prawda? Badał, a któregoś dnia doszedł do wniosku, że zrozumiał, jaka jest natura Polaka. Natura Polaka jest taka, że w czasie wojny on musi mordować Żydów, prawda? Ale historyk musi, to jest trudne, ale dokładnie rozdziela te dwie funkcje, nie? Czy ja potwierdzam w to, w co wierzę i po to zsiadam z źródłami, żeby to zobaczyć, czy też po prostu oglądam, czytam, myślę, rozmawiam z innymi ludźmi, co jest bardzo ważne, ucieram swój pogląd naukowy, nie bojąc się tego, że ktoś powie tak, że to jest naukowy, a tutaj trzeba sercem, prawda? No i teraz w tym znaczeniu ktoś, kto czy z prawicy, czy z jakiegokolwiek innego powodu mówi tak, nie chce przyjmować do wiadomości fałszywych świadectw na temat Jedwabnego, to on po prostu w porządku pozytywistycznym jest skończony. No to samo się chyba teraz dzieje, jeśli chodzi o Jana Pawła II i cały ten gigantyczny ruch, który odrzuca reportaż dziennikarski, jednak oparty nie tylko na dokumentach SB, bo to jest główny argument przeciw, ale także na zeznaniach ofiar. I to też mnie tokuje, bo nie rozumiem tego mechanizmu odrzucenia prawdy tylko dlatego, że jest dla nas niewygodna. A tu akurat przypomina rzecz bardzo świeżą. Nie? To historycy zazwyczaj nie są najlepszymi historykami czegoś, co się wydarzyło tydzień temu czy dwa tygodnie. W tej sprawie akurat na pewno czas będzie pomagał. To znaczy część ludzi pozbędzie się takiego przekonania, że zdradza Jana Pawła II, przyjmując do wiadomości, że nie ukarał pedofila, prawda? Tylko dojdzie do wniosku, to jest coś innego. Jan Paweł II może być świętym, który popełnia błędy. Wszyscy poprzednicy jego święci popełniają jakieś komiczne błędy, prawda? Komiczne lub tragiczne. Jego następcy też będą robić. Po jakimś czasie znaczna część ludzi porzuci taką emocję, że musi stać w obronie Jana Pawła II wbrew dokumentom, choćby nie wiem, jakie one były. Natomiast pamiętaj, że jeżeli chodzi o przyrastanie dokumentów, świadomości, umiejętności ich czytania, to będzie raczej rosło w przypadku sprawy Jana Pawła II. Myślę, że za rok, czy za dwa, czy za trzy, czy za 15 możemy rozmawiać o tej kwestii, mając dużo większą wiedzę, co no, było, to jak ta było. Ta kwestia, nie? Tak wpadła nam z boku, bo nie o niej rozmawiamy. Bardziej się skupiamy na tym, na tych wątkach stricte z uniwersum teorii spiskowych. Mhm. No i tak zastanawiam się, no bo w tej chwili mamy wielką Tartarię, mamy wielką Lechię, mamy różne odnogi dotyczące Atlantydy i tak dalej. I to są takie współczesne teorie spiskowe. A Atlantyda, naprawdę jeszcze chodzi? Mnóstwo ludzi w to wierzy. To się wszystko zawsze da się jakoś fajnie, spójnie połączyć, znaleźć różne takie no, nieudowadnialne naukowo, ale jakieś takie połączenia biegnące od jednej teorii do drugiej. A czy ty jako historyk obserwujesz, że może jest taki, bywają takie momenty po prostu w historii nas jako ludzkości, kiedy potrzebujemy alternatywnej historii, bo jest nam łatwiej tłumaczyć rzeczywistość wtedy? Zależy jakby, jaki podmiot tutaj się podłożymy sobie pod to nam, prawda? Bo w Rosji, o której jakoś mało mówimy, a ona jest mistrzynią już to spiskowych teorii, już to alternatywnych historii, to przecież w XIX wieku wprowadzono alternatywną, w dużej mierze wymyśloną historię do nauczania w szkołach, na uniwersytetach, taką historię pod tytułem jak to naprawdę było z Rusią. No naprawdę było z Rusią tak, że jedną jęczej zajęli Tatarzy, no to jest akurat fakt historyczny, prawda? I tam uratowała się prawdziwa Ruś.
Bo co prawda oni palili wioski, grabili miasta i byli antypatyczni ci Tatarzy, ale w ogóle nie sięgali do sprawy wiary prawosławnej, w ogóle nie sięgali do aksjologii. Podczas kiedy na Zachodzie doszło do takiego podstępu, że Polacy wprowadzili Unię Polsko-Litewską. I właściwie opowieść o tej Unii Polsko-Litewskiej w ustach takich XIX-wiecznych propagatorów systemu zwanego Eurazją, czyli odmienności Rosjanina, ponieważ on jest euroazjatą, to naprawdę miała elementy takiej spiskowo-fabularnej historii dziejów, prawda? Że Polacy tacy chytrzy, przenikliwi, nic dziwnego, że Polak to tak mniej więcej jezuita, zmyślnie Litwinów przekonali do Unii, żeby oni pociągnęli tam Ruś, bo wtedy Wielkie Księstwo Litewskie było praktycznie Rusią po prostu, nie? Więc tak żeśmy... Chodźcie, miodzik, podłechtali tych Litwinów i oni do nas poszli. I co się stało, prawda? Dramat. Zatruta dusza. Serce prawosławne uschło. No na szczęście były potem rozbiory, czyli nie rozbiory, lecz powrót Rusi do Rusi. No ale to absolutnie wypełnia wszystkie znamiona teorii spiskowej. Tak, bo tak było. Przecież dobra teoria spiskowa to nie jest jednak taka, która jest jak u tych mormonów. No, całkowicie zdjęta z kosmosu. Z objawienia. No ale to jest objawione, to nie trzeba szukać. Tylko musi zawierać jakieś elementy realności. No, była Unia Polsko-Litewska, byli Tatarzy. Jest jakaś odmienność między Rusią a Rusią. Natomiast w sumie to jest taka mega fabularna historia, w której ci, którzy spowodowali, że jakaś część Rusi żyła w wolności, miała przywileje, szlachcica nie można było uwięzić, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. To jest ta nieszczęsna Ruś, ta w okowach duchowej niewoli. Czyli trzeba było wbrew oczywistości opowiadać coś, co nie jest prawdziwe. Natomiast jakby sięgnąć, jakby przeskoczyć parę wieków, nie? I masz ten XIX wiek, XX, odczuliśmy nagle potrzebę istnienia jak w narodzie. I naród ma to do siebie, że musi mieć swoją historię. No, a tę historię trzeba w dużej mierze wymyślić. Nigdy tak nie było, nigdy tak nie były popularne opowieści o Lechu, Czechu i Rusie. I tego typu, no, przepraszam za to określenie, ale baśniowe wizje polskich dziejów, jak właśnie wtedy, kiedy byliśmy my, na przykład Polacy, pod butem i potrzebowaliśmy jakiegoś takiego, u nas nawet ten wielkiej mitologii. Król Popiel nawet byłby okej, okay, prawda? Bo jednak to było dawno temu, czyli mieliśmy długą wspólną historię. Kiedy ja byłem całkiem młody, to jeszcze straszyła na półkach historia narodów ZSRR. Ja już jej nie pamiętam. Profesor Michał Tanty u nas był jej redaktorem. Chodzi o to, że to nie jest łatwa historia, prawda? Ponieważ no, ona na zwyczajnym świecie nie tworzy żadnej spójnej całości, a musiała tworzyć. Czyli narody, które były od kilkudziesięciu lat w jednym państwie, musiały nagle mieć taką wymyśloną, uwspólnotowioną historię, pełną wzajemnych tam powiązań, które trzeba wymyślić. Nie? No i ta się historia nie przyjęła, zauważ. O ile sporo elementów... No ale wiesz, no ZSRR się rozpadł. No tak, ale nie zostało to nic. Wielka Lechia też się rozpadła, prawda? A być może nawet nigdy nie istniała. A wciąż jednak rzeczywiście pobudza myślenie, bo stare opary, bagna, wyłania się Lechita z tych oparów i coś tam do nas mówi. Jestem turbosłowianin, a ty kim jesteś, dziewczynko? Czyli to jakoś bije w sercach. No, na historię narodów ZSRR nie za bardzo bije w sercach, prawda? Choć może powiedziałem to w złą godzinę, bo szczerze mówiąc, można kryptoreklamy wrzucić. Oczywiście. Piotr Kwieciński napisał naprawdę przejmująco ciekawą historię teraz o Rosji Putina. Ma to jakiś tytuł, który jest bardzo, bardzo prosty. Skwieciński o Rosji. Serdecznie polecam lekturę, ale on między innymi tam taką zawarł przykrą historię, że dla części środowiska wokół Władimirowicza Putina chrzest Rusi się powtarza. Że to nie jest po prostu jakaś wojna z Ukrainą. To nie jest nawet jakieś przywrócenie ZSRR. To są drugie narodziny Rusi. Czyli dzięki wojnie krwawej, im bardziej krwawej, tym właściwie niestety lepiej, rodzi się, odradza się Ruś, która ponad 1000 lat temu się ochrzciła, a teraz drugi raz się ochrzci jako jedność ruska.
tak? Czyli to jest coś okropnie ważnego. Czyli jest, to jest jakiś taki megalomański pociąg do jakiejś wielkiej, symbolicznej historii wspólnej, która musi być, bo jak jej nie ma, no to, to obawiam słabo. Obawiam się, że tak. Tam jest taki, w ukraińskiej wojnie jest taki epizod, powiedziałbym, tragikomiczny, no gdyby nie pamiętać, że wojna po prostu w ogóle nie jest komiczna w żadnej odmianie, ale że w tych tak zwanych wyzwolonych miejscowościach przywraca się pomniki Lenina. A Lenin jest akurat tym myślicielem i działaczem politycznym rosyjskim, który jest w głowie Putina na, bardzo wysoko na liście złych. To jest ten, który po obaleniu caratu rozbił Rosję na federację. Ma to jakaś Ukraińska Republika Socjalistyczna, to Białoruska Republika Socjalistyczna. Same z tego są dzisiaj kłopoty, że Lenin nie miał takiego zmysłu państwowego, nie miał takiego rosyjskiego zmysłu, tylko jakiś nie wiadomo jaki. Więc pełny paradoks, prawda? Przywracamy pomniki Lenina tylko dlatego, że zostały obalone przez Ukrainę niepodległą, ale w gruncie rzeczy ten Lenin też niedługo poleci z pomników, ponieważ właściwie to nie jest dobry. Dobry jest Stalin. Jest dobry, ale robił złe rzeczy. No, taka zawiła i pokrętna historia, którą Skiciński bardzo dobrze przedstawia. Między innymi szokującą dla mnie, uprzytamniając mi coś szokującego, to tak a propos budowania mitologii historycznej. No, nie ma takiej postaci chyba w dziejach Rosji, może poza Stalinem potem, tak mitycznie ważny jak Piotr I. Oderwał Ruś od tych brud i takiego, takiej ciemnoty, wysłał Ruś na zachód. No i z dobrym powodzeniem, bo w 1945 roku zajęli Berlin, prawda, za Stalina. Więc to jest właściwie bohater mega pozytywny, nie? Wziął za twarz, zbudował nowoczesność i jeszcze ta nowoczesność przyniosła wspaniałe rezultaty terytorialne. No ale jednak na zachód. I w tej chwili w putinowskiej Rosji Piotr I no niejako spada z cokołu, nie? Bo jednak na zachód. Wszystko to się z Wielką Tartarią łączy, dlatego że teraz żałuję, nie pokazałam ci na początku mapy, którą Wielka Tartaria, gdzie jest umiejscowiona Wielka Tartaria. I ta Tartaria to jest właśnie Rosja. Rosja plus Kazachstan, kilka krajów azjatyckich, trochę wchodzi na Chiny, ale to jest właśnie, to jest ten teren. To jest ta Wielka Tartaria, która miałaby być kolebką technologii, rozwoju. I Lenin to wszystko zniszczył. I Lenin to wszystko zniszczył. Może, może. Nie. Tak czasowo, jeśli chodzi o to, no bo tak jak ci mówiłam na początku, tam są różne rozgałęzienia, różne są teorie dotyczące tego, dlaczego upadła, czy to było z premedytacją, czy to było przypadkiem, czy tak dalej, ale tak czasowo to się nawet z tym Leninem tak zgadza. Tak, ten tak. Upadek Tartarii. Czyli Gaudi był takim ostatnim architektem tartaryjskim, jak rozumiem. Gdzieś tam na przełomie XIX-XX wieku coś wymyślił, że zrobi jednak no, wizualnie katedrę. Jak najbardziej tak. Nie, ale tak, bo próbujesz mnie dopytać, to już w puencie ci powiem, tak? Czy należy wierzyć historykom? No to jest podstawowe pytanie tej rozmowy, no bo te wszystkie teorie, rozmawiamy o tej Tartarii, dlatego że ona teraz jest, jak to się mówi, trendująca i naprawdę mnóstwo ludzi w to wierzy. My tu nie mówimy o grupce sfrustrowanych nerdów, tylko my tu mówimy naprawdę o rzeszach ludzi. To jest kolejna z teorii zbudowana na tym, że nie ufamy historykom. No tak. Może w ogóle, że nie ufamy, prawda, tym przemądrzalcom z uniwersytetów. Otóż uniwersytety mają to do siebie, że ponieważ są dość zamkniętą społecznością, to oczywiście raz na jakiś czas zaskoczono z jakimś po prostu dziwactwem, które po latach jest traktowane jako dziwactwo, a po wielu latach jako mega dziwactwo, którego już nikt nie rozumie, jak to było możliwe. Ale wciąż jednak są miejscem wyraźnej wymiany. Trzeba się lękać tych środowisk naukowych, które boją się wymiany poglądów, boją się starć, boją się użycia jakiegoś słowa, prawda? Słowo kobieta trzeba użyć w jakimś kontekście, bo inaczej cię wyrzucą z uniwersytetu albo ci nie dadzą punktów za publikację. Tych się trzeba lękać, bo to są środowiska zdewiowane. Natomiast w ogóle większa część świata naukowego, również historycznego, to jest świat kontrowersji. Kontrowersje się biorą stąd, że czytamy źródła i odczytujemy w nich trochę co innego. Ale jeśli dużo razy przeczytamy źródła, szukając w nich czegoś innego i na koniec dochodzimy do wniosku, że jednak Mieszko I był postacią historyczną, a możemy się zastanawiać, czy był wikingiem, bo to możemy, wbrew pozorom możemy. I to wrzucili nam tacy właśnie ci tacy mniej poukładani psychologicznie badacze, a przecież to jest bardzo ciekawy trop i to się da ze źródeł, powiedziałbym, nie tyle udowodnić, bo się nie da, ale da się ze źródeł coś mieć w tej sprawie. Jak ktoś powie, że Mieszko I był Czechem, to wbrew pozorom
Nie ma żadnych powodów, żeby tak myśleć. Bardziej prawdopodobne, że był Wikingiem niż Czechem. Bardziej prawdopodobne. I dlaczego jest bardziej prawdopodobne? Bo wiele osób czytających źródło musi to jednak w końcu przyznać. Zatem powiedziałbym tak, nikomu nie należy wierzyć zawsze i wszędzie, bo to jest bzdura, ale najmniej należy wierzyć tym współczesnym szamanom, którzy mówią, nikomu nie wierz. Tylko temu, co napisałem w internecie, bo ja to właśnie rozgryzłem z kolegą, prawda? Byliśmy w garażu u szwagra i tam... Doznaliśmy objawienia. A z prawdą objawioną się nie dyskutuje. Ci grają uczciwie, moim zdaniem, tak? To znaczy Smith, który wymyślił mormonów, zagrał uczciwie. Anioł przyszedł, pokazał mu wszystko, no, nie ma dyskusji, prawda? Natomiast w momencie, w którym ktoś nie mówi, że doznał olśnienia, tylko że właśnie jako jedyny wyczytał, odczytał i zrozumiał, no to chyba nie ma takiego przypadku w historii, że to jest prawda. Chociaż może można coś na deser? Bardzo proszę. Bo jest w historii po prostu taka nieprzyjemna sprawa odkrycia Troi przez Schliemanna. Otóż Schliemann był takim pierwszym nerdem, nie? Nie był historykiem, nie był archeologiem, był pasjonatem, zajmował się kupiectwem. W młodości musiał przerwać szybko edukację, bo rodzina go wysłała do pracy w sklepie. Jest jakaś wzruszająca jego historia, nie wiadomo czy nie zmyślona, bo ludzie zmyślają. Nie mamy potwierdzenia w żadnym innym źródle. Konkluzja całej tej naszej rozmowy, ludzie zmyślają. Ludzie zmyślają i trzeba być tego po prostu świadomym. I być może ta historia jest zmyślona przez niego, ale być może nie, że był taki uczeń, którego wyrzucono z gimnazjum, więc nie był chyba najlepszym uczniem, ale mimo to potrafił Homera w starej Grece klasycznej walić z głowy, tylko że musiał piwo dostać. I mu ten Schliemann to piwo. No i teraz zobacz, Homer był traktowany jako baśń, fajna zresztą. Wszyscy się uczyli tego Homera, nierzadko w Grece klasycznej, ale nikt nie brał go poważnie poza Schliemannem, który naczytał się Homera, jak był zamożny, to ekipę zorganizował, pojechał na wzgórze, rozkopał wzgórze i tam, oczywiście tak nie było zupełnie, ale komiksowo, rozkopuje wzgórze i patrzy, Troja, tu jestem, nie? Odnalazł Troję naprawdę. To wywołało ogromne poruszenie i zastanawiam się, czy to nie jest ten pierwszy, który rozbił mit, że historycy są bardzo mądrzy. No jacy tam mądrzy? Pojechał po prostu biznesmen, skopał ogródek i znalazł, prawda? No właśnie, to czy, tak na koniec cię zapytam, czy wykluczasz sytuację, w której za jakiś czas, może niewielka Tartaria, ale okaże się, że cały czas gdzieś jest jakieś wielkie fałszerstwo historyczne, które jest powtarzane z kolejnej publikacji na kolejną i ktoś w końcu je odkryje i udowodni i my wszyscy po prostu będziemy zaskoczeni, a ty najbardziej? Chodzi o to, że to nie są jakieś rzeczy tego typu, że ktoś znajdzie list, i tam Mieszko I napisał ten list po czesku, nie? Moja kochana, dobrawo. No i koniec, katastrofa. To jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast ale wiesz, rozkopanie Troi też wydawałoby się bardzo mało prawdopodobne. Tak, zgadzam się. Chociaż ten sam Schliemann później w Mykenach kopiąc rozpoznawał tam maskę Agamemnona, koło Agamemnona to nawet nie stała, po prostu on chciał zobaczyć tam. Ale może ktoś tam kiedyś odkryje Atlantydę. No to powiedziałbym tak, świat nauki nie powinien mieć kłopotu z przyjmowaniem oczywistości. Oczywiście ma, ale po jakimś czasie ją przyjmuje. Natomiast mamy pewno bardzo liczne przykłady tego, że najprościej mówiąc, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że staram się nauczać historii jak patriotyczny polski nauczyciel. Pamiętam o swoich poprzednikach męczonych na Aleje Szucha i tak dalej. To jest dla mnie świętość. Ale myślę, że narodu polskiego nie było w średniowieczu, prawda? To każdy historyk średniowiecza przyznaje. A przecież uczymy go cały czas, jakby był. To znaczy, jakby już Bolesław Chrobry bił się z Niemcami, bo jest Polakiem, a my Polacy zawsze się będziemy bić z Niemcami. A to na podstawie tego, co mamy i wiemy, jest oczywiście powtarzano w dobrej wierze lub z nawyku nieprawdą. Zamiast wymyślać wielkie tartarie, to moglibyśmy po prostu to, co mamy przed nosem, podać ludziom. Wrażenie będzie nie mniejsze. Tak mi się wydaje. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jan Wróbel. To się wytnie. Wiesz co, nie wiadomo, czy Jan Wróbel, no tak ludzie o mnie mówią, musiałoby sprawdzić w źródłach. Jak wiele osób powie, że nazywam się Jan Wróbel, to albo mamy do czynienia z ogromną ściemą, zbiorową global conspiracy Jan Wróbel, albo po prostu się nazywam Jan Wróbel. Tak. Jan Wróbel, historyk, dziennikarz, publicysta, komentator. Bardzo ci dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku, zawsze w soboty wieczorem na Sekielski Brothers Studio. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.